Jakie ciuszki na biusty, pupy i brzuszki. Kiedy te proporcje już sobie ustalicie, to naprawdę później to już jest bajka. To jest tak, że jak już z całego ciała pozostanie nam cokolwiek szczupłego, to my chcemy krzyczeć, że my to mamy. Nie bójcie się pokazać talii. To jest taka zagadka pod tytułem zgadnij, czy mam talię. I bawimy się fakturami, kolorami, tą taką zwiewnością, lekkością. Ja lubię bardzo falbanki, zobaczcie, u mnie to wszystko gra. Jakie ciuszki na biusty, pupy i brzuszki. Na tym się zna nasza nadworna stylistka, a wasza ulubiona stylistka Jula Gotowicka. Takie jest moje życzenie, marzenie, żebym była ulubioną, ale mam nadzieję, że w większości jestem. Dzień dobry. Moją jesteś, a zaraz w komentarzach się przekonasz, czy reszty gromadki też, a jest nas już na YouTubie i na Facebooku prawie 1500 osób. Słuchajcie, naprawdę rośniemy w siłę. Jula, ja przywołałam ten temat, bo ty nawet rozmawiałeś, mówiłaś, słuchaj, ten temat już był i tak dalej. Wałkujemy i wałkujemy. Ale ja tak, objechałam Polskę i obejrzałam was też i wasze stylizacje na stand-upach Muchy w słoiku. I dziewczyny są nieposłuszne. Chodzę ulicami i się rozglądam. I widzę, że jeszcze raz ten temat trzeba zrobić, ponieważ wszystkie, ja mogę mówić o stand-upach, wszystkie jesteście ubrane kolorowo, odświętnie i to jest cudne, ale ja widzę, że mamy jeszcze do przepracowania, do jakiej sylwetki, co by lepiej pasowało niż to, co mamy. Jula, oddaję ci głos. Jakie ciuszki na biusty, pupy i brzuszki? Kochane dziewczyny, ja się bardzo cieszę, że już ten kolor na tę ulicę wypływa i że tutaj obserwacje Beaty są takie, że ten kolor jest. Natomiast jeżeli chodzi o sylwetki i fasony, to ja mam wrażenie, że to jest temat najłatwiejszy do ogrania, natomiast faktycznie jest z tym problem, bo jeszcze gdzieś tam w głowach jest takie schematy, niekoniecznie, które się fajnie grają na sylwetkach. Dlatego ja powtarzam, często mam wrażenie, że najważniejsze w sylwetce są proporcje. Tutaj nie tyle jest istotna waga czy rozmiar. Tak, rozmiar tej sylwetki, co te proporcje. I tego warto pilnować i na to uwagę zwrócić, jak u was w waszej sylwetce te proporcje się rozkładają. Czy macie, jeżeli staniecie do lustra przodem, czy przodem. Na przykład możecie poprosić o zdjęcie, żeby ktoś wam zrobił zdjęcie od tyłu, bo to też świetnie wyrysowuje. Czy macie ramiona i biodra tej samej szerokości? Jeżeli... Nie biust i biodra, tak tylko ramiona i biodra. Czy jak puścicie sznureczek tak z ramionka tutaj, to on jak opadnie, to się oprze o bioderko? Czy będzie po prostu brakowało tutaj miejsca do biodra? Czy będzie po prostu na tym biodrze tak mocno leżał, a wręcz odstawał? I kiedy te proporcje już sobie ustalicie, to naprawdę później to już jest bajka. Czyli sylwetkowo znowu wracamy do punktu wyjścia. Idealna sylwetka to jest sylwetka... Moja? Dzisiaj jak najbardziej. Klepsydra. Słuchajcie, po raz pierwszy w życiu ktoś powiedział, że ja mam idealną sylwetkę i tu nie chodzi o wymiary, tylko o proporcje. No to mów dalej. Boże, tak. Boże, mów. I ona mi za to nie płaci, wbrew pozorom. Ja ci nie płacę? To komplementy. Aha, cholera, jasna. Idealna sylwetka, czyli ramiona i biodra tej samej szerokości. Jeżeli są odstępstwa, to albo te biodra są szersze i wtedy mamy gruszki, ale co mają gruszki? Piękną, wciętą talię. Długą mają talię, której inne sylwetki zazdroszczą. Natomiast jeżeli ciężar optyczny jest tutaj w ramionach, czyli mocniejsze są ramiona, często ten biust jest duży, ale tutaj dominacja jest taka w tych ramionach. I często jest też krótka szyja wtedy, prawda? Tak, że dziewczyna tak trochę wygląda, sylwetka wygląda tak wieszakowo, czyli te takie po prostu ramiona, a później te biodra są takie delikatne, chłopieńce. I chude nóżki często. I chude nóżki, które wy tak w ogóle...
To widzicie. Ja wczoraj byłam na warsztatach, prowadziłam dla kobiet i było wiele sylwetek właśnie tych Y, mocne w ramionach, szczupłe, chude nóżki. No i tutaj bez wątpienia te nóżki były bardzo podkreślane, bo wy macie świadomość. Czyli legisiki, spodnie, skinny. Tak, i tu przeważnie ta czerń na ciemno, żeby jeszcze tą szczupłość podkreślić. Macie świadomość tych fantastycznych nóg i to jest piękne. Beata też miała świadomość tych fantastycznych nóg, zgrabne, szczupłe i też miała apetyt na podkreślanie ich, tak. Natomiast nie zwróciła za bardzo uwagi albo gdzieś wyparła to z siebie i to też tak się dzieje u was, że te ramiona są mocne, że te ramiona są szerokie, że ten biust... U mnie biust, bo u mnie ramiona i biodra są jednakowej szerokości. Tak. Mi ta nitka... Że ta moc tutaj, którą wy jeszcze kolorem podkreślacie, robi się, tutaj jest jaśniej, tu jest kolorowo, a tu jest bardzo szczupło, powoduje, że jest efekt... Wiesz, bo ja ci powiem, bo to jest tak, że jak już z całego ciała pozostanie nam cokolwiek szczupłego, to my chcemy krzyczeć, że my to mamy. I fantastycznie, bo ja absolutnie też jestem za tym, żeby cieszyć się tym, żeby to podkreślać, żeby to pokazywać, jednak odnosić się do całości. To prawda, bo ja też widzę na ulicach, albo jak się z wami spotykam, już nie będę wymieniała osoby, która zawsze to robi, że te sylwetki, tak, ta osoba ogląda to osobo, że te sylwetki z tymi szczupłymi nogami i szczupłymi biodrami, to znaczy, dla mnie to nie szkodzi, że wy to podkreślacie, tylko straszne macie tendencje do rozbudowywania kolorystycznego i wzorami gór. Czyli to się robi taki lizak czupa-czups wtedy. Cały czas ten schemat jest, że niezależnie od tego, jaka ta sylwetka jest, to ten dół chcemy na ciemno wyszczuplić, a to do tej góry przyciągamy uwagę. Niestety w tych sylwetkach, gdzie ten ciężar optyczny, czyli ta moc tej sylwetki jest, tutaj to uspokajamy. I mamy zdjęcia teraz, bo mamy zdjęcia. Mamy zdjęcia, bardzo proszę, co my pokaż tam mamy za zdjęcia. O, to jest właśnie to. Tutaj jeszcze się odniosę do tej właśnie idealnej sylwetki. Skąd to się wzięło? Bo nasz mózg lubi proporcje. Kiedy patrzymy na drzewo, które jest równiutkie po dwóch stronach. Jak choinkę będziemy kupować. Będziemy wybierały choinki, to taka choinka jest najpiękniejsza. Jak jest z jednej strony przetrącona, to już niekoniecznie nam się podoba. Podobnie jest z naszą sylwetką. Kiedy ktoś na nas patrzy, na naszą sylwetkę, kiedy my patrzymy na naszą sylwetkę i widzimy te proporcje zachowane, plus to, co ja też często powtarzam, dziewczyny, nie bójcie się pokazać talii. Niezależnie od tego, czy ona jest mniej zarysowana, czy więcej, miejsce talii, najszczuplejsze miejsce powinno być zaznaczone. To mnie nie obejmie. Nie obejmie, ale dobra. Kolorystycznie sfinguje to. O, nawet patrz, jak Beata przyłożyła, zobaczcie, co się dzieje. Beata akurat ma tą stylizację tak dobraną, że ma delikatnie baskinkowo i talia jest podkreślona. Ale dodatkowo ten pasek powoduje, że jest jeszcze szczuplejsza, jest jeszcze wyższa i nogi są dłuższe. A przecież my tego chcemy. My cały czas tego chcemy. My chcemy mieć długie nogi. Nogi po szyję chcemy. Oczywiście. I to podkreślać. Także o te proporcje dbamy. I popatrzcie na siebie właśnie pod tym kątem. I jeszcze, tak, tutaj dla ciebie ten pasek jest troszkę za cieniutki. Ten był zdecydowanie lepszy, tak. Dobrze, ważna uwaga. I jeszcze jedna uwaga. Jeżeli już zdiagnozujecie u siebie, czy jesteście gruszką, czy tą sylwetką Y, czy ten dominujący jest brzuszek, to wtedy zastanówcie się nie nad tym, co ja chcę schować, wyszczuplić, ukryć, tylko pomyślcie w drugą stronę. My się głównie nad tym zastanawiamy. Tak, pomyślcie w drugą stronę. Jak ja chcę przyciągnąć uwagę, w którą część swojego ciała, bo tą część akurat lubię, tak? Jak Beata, lubisz co najbardziej u siebie? Ja? Mhm. Nogi. Nogi, a dekolt? Dekolt bardzo lubię. Tak, i ramiona. To ramiona uwagę lubię. Kierujemy właśnie w to miejsce. Ale patrzymy na siebie całościowo, czyli patrzymy na całą sylwetkę, na całą stylizację, a nie fragmentami, bo to się będzie mściło. Poprosimy pierwszą sylwetkę. To jest ta właśnie przysłowiowa, pełna, książkowa gruszka. Czyli ten ciężar optyczny jest na dole. Bardzo drobna ta góra była. Tak jest, ja bardzo pamiętam. Delikatna góra. I co wy jeszcze robicie? Często gruszki. Wczoraj miałam też kilka gruszek. I cały czas jest ta kilo historia. Gruszek miał. Tak, były apetyczne gruszki. I ta długość bluzeczek, które są obciągane tutaj w tym miejscu, kończy się w najszerszym miejscu. Tak.
i znowu ten wzrok ciągnie. Jeżeli nie chcecie tego wzroku kierować, bo kiedy zadaję pytanie gruszkom, która część sylwetki taka dla ciebie jest najbardiej problematyczna, tak? To właśnie mówią, że pupa. Ta apetyczna pupa i faktycznie te bryczesy tutaj takie są zaokrąglone. Bułeczki tak zwane. Nie posiadam. Tak, no nie posiadasz właśnie. A właśnie w to miejsce to uwagę kierujecie, więc to ja też często powtarzam, włóżcie bluzkę do środka, pokażcie najszczuplejsze miejsce, nawet jeżeli macie pełniejszy brzuszek, jeżeli czujecie się niekomfortowo, kiedy ta bluzka jest cała wpuszczona do środka, to po prostu włóżcie ją z jednej strony, żeby było widać, że ta noga tutaj jest długa i aż po prostu po samą szyję prawie, że włóżcie do środka, a tutaj puśćcie po skosie, żeby ten brzuszek przeciąć. I bawcie się górą, tutaj mam stylizację właśnie dla gruszek. Gruszki to jest wzór, jak w sewr metra, to jest wzór. Ja chciałam też krzyknąć, jak krzyknę, to zanim Julita krzyknie. Gruszki, spróbujcie luźnych spodni. Wszystkie gruszki, jakie znam, pakują się w obcisłe spodnie. Tak. A znam tych gruszek parę. I teraz pokaż ten gruszkowy manekin, a ja ten trochę odstawię. Żeby w całości było... O! I to, o czym my tutaj rozmawiamy. Niekoniecznie lubisz swój dół sylwetki, tak? Więc wybierz coś na dół, co nie będzie tej uwagi przyciągało, tylko będzie takie spokojne, harmonijne i swobodnie zejdzie po biodrach. To jest po prostu tak cudna stylizacja dla gruszek. Tak. A teraz piszcie koniecznie. Te, które wiecie, że macie sylwetki gruszek, a jedno to tam na pewno siedzi. Podobnie jak TV, które tam przemawiałam, to piszcie, czy którakolwiek z was ma uwielbienie dla luźnych spodni, czy raczej się wbijacie w te obcisłe. Tak. Piszcie tak uczciwie. Często słyszę głosy od gruszek, kiedy mówię o długich spodniach, a ja niekoniecznie lubię obcasy, a jak długie spodnie, to obcas, tak, bo to wydłuży sylwetkę. Boicie się tego skracania, natomiast popatrzcie, że skracanie jest w tym momencie, kiedy ta bluzka na te spodnie jeszcze jest naciągnięta właśnie w to miejsce. Kiedy wpuścicie bluzkę do środka, wtedy ta noga będzie długa. Ona będzie stąd do tamtąd i tutaj nie ma tej obawy, że sylwetka tutaj nie wiadomo, gdzie się noga kończy. Tak, więc zobaczcie, właśnie o to chodzi, żeby ta noga była od samego początku tutaj, od tego biodra, od kości biodrowej zaznaczona i ta wasza szczupła talia, bo to jest wasz atut. I wszelkie długości, czy to będą marynarki, czy to będą żakiety, czy to będą kurtki, ja wiem, że jesień to tak, lubimy te dłuższe, ale jeżeli dłuższe, to niech będą w okolicy kolan albo najbezpieczniej w okolicy kolan, natomiast jeżeli krótsze, to faktycznie delikatnie taliowana. Lub żeby, pudełkowe tak, dla gruszek, i żeby prawda? To było właśnie w tej okolicy tutaj tego wysokiego biodra, tak? Czyli tutaj właśnie tej kości wystającej. A ja najczęściej widzę gruszki z kurtkami do połowy bioder. Tak. I to znowu, i ten ciężar tu się zatrzymuje i tutaj uwagę kieruje. I zobaczcie, na górze po prostu bawić się. Jeżeli gruszki mają malutki biust, dodawać. Po prostu fru-fru tutaj, to jest wszystko dla was. Szaliki, apaszki, kokardy, żaboty. To uwagę po prostu cały czas tutaj kierujemy. Zobaczcie, czy ktoś spojrzał z was na dół tej sylwetki? Nie, w ogóle. Nie, bo tego dołu praktycznie tutaj nie ma, dlatego że tu się dzieje. Kolczyki, żeby to się przy twarzy działo. Więc to dla was gruszek. Nasza dyżurna gruszko, do ciebie mówię. Ja się potem do ciebie odezwę, tak jak do naszego dyżurnego V. Dobrze. Dobra, odczep się od tych gruszek i jedź dalej. Ja kocham gruszki, dlatego tak się nad nimi proszę rozpływam. Tu mamy jabłuszko. Jabłuszko. Jabłuszko, czyli sylwetka prosta, czyli tego wcięcia w talii nie ma faktycznie, albo jest minimalne, ale dominujący jest brzuszek. I to ja też często powtarzam. Proporcje już macie, więc super. Skupcie się na tych cięciach pionowych z przodu sylwetki, żeby tutaj rozproszyć coś na przykład stylizacji Magdy Gessler. Podglądajcie stylizację. Ona jest takie typowe jabłko. Oczywiście, zgrabne nogi, ale niekoniecznie tutaj mini, tak? Więc niech to będzie w okolicy kolan. Bawcie się kolorowymi butami, bawcie się tymi właśnie stylizacjami tutaj w pionie. Wszelkie naszyjniki, nie kończące się na brzuszku, tylko żeby tutaj się były w okolicy też biustu. I warstwowość chyba tutaj jest i dobra, prawda? Tak. Więc cięcia, jeszcze raz cięcia i naprawdę dajcie spokój tym swoim brzuszkom, bo trzeba oddychać, a wiadomo, brzuszki muszą mieć przestrzeń też. To właśnie Magda, warstwowość tak. Tu jest ciekawa. Tutaj nikt nie widzi, że to jest brzuszek, tak? Tutaj każdy widzi ciekawą stylizację, odwagę,
kolor, natomiast nikt się na brzuszku nie skupia. Klepsydra, czyli bardzo proporcjonalna sylwetka, ale pełna sylwetka, która często kobiety, które są klepsydrami, kiedy ja je analizuję, nie wiedzą o tym, że są klepsydrami, dlatego że jest to trudna sylwetka do ubrania. A dlaczego? Bo w sklepach nie ma rozmiarów, nie ma tych ubrań fajnie szytych na pełne, krągłe sylwetki. A taka właśnie jest klepsydra. U klepsydry najważniejsze jest, żeby była podkreślona talia. Żeby nie dociążyć swojej sylwetki, bo kiedy mamy pełniejsze piersi, pełne ramiona i ta talia nie jest zaznaczona, tylko są luźne, puszczone ubrania, niestety robimy się takie ginie ten kształt. Tak, i wasz potencjał ginie. Więc u was zabawa znowu też z warstwowościami, ale też z paskami, żeby tą talię pokazać. O, tu właśnie jest ta, mamy klepsydra, czyli widzicie, ta talia naprawdę jest bardzo fajnie wcięta. Nie boimy się koloru. Ważne też, żeby taka harmonia kolorystyczna była zachowana, żeby nie działo się za dużo na górze i też dużo na dole, bo to wtedy zaburzacie swoje proporcje. Tutaj musi być ta proporcja zachowana zarówno pod kątem kolorów, jak i fasonu. Jeżeli tu mamy klepsydra, mocniejsze, nie wiem, nawet bówki, bo są te mniejsze klepsydry, to też żeby coś się działo na dole, tak? Żeby ta żeby w tą właśnie... fał nie wejść tak, z klepsydry, bo to też bardzo łatwo. Jasne. Z klepsydry bardzo łatwo jest wejść i w fał, i w gruszkę. Tak. Można sobie zaburzyć, tak? Nieświadomie można zaburzyć, także tego pilnujemy. Jeżeli macie te proporcje i talię wciętą, uważajcie na to. Jolusia nasza. Prosta sylwetka, sylwetka bardzo chłopięca, to moja sylwetka. My nie mamy tych kształtów takich kobiecych, jak to ma klepsydra. My marzymy o tej okrągłej pupce, możemy sobie pomarzyć. Nawet pompowanie tej pupki, takie w sensie ćwiczenia. Ćwiczenia nic nie dają, albo niewiele. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby tą trochę tej kobiecości sobie dodać. Czyli znowu pasek. Ty kochasz paski. Tak, bardzo istotne, żeby tą talię jednak pokazać, czy chociażby ją zaznaczyć i bawimy się fakturami, kolorami, tą taką zwiewnością, lekkością. Ja lubię bardzo falbanki, zobaczcie, u mnie to wszystko gra. Dobrze. Bo ja szukam takich akcentów kobiecych, żeby tą swoją sylwetkę trochę podratować z tym. Tak? Ale dobrze ci też jest w oversize'owej męskiej marynarce, tak. Bo to właśnie stwierdziłam, że ten brak talii, tam nie wiadomo, czy pod tą marynarką jest talia, czy nie ma. Więc to jest taka zagadka pod tytułem zgadnij, czy mam talię. No, domyślaj tak? I to się, też tak. jest dobre. Jest Juliś, fajne. Musimy kończyć. Ale mamy już tylko ostatnią sylwetkę, bo to została nam sylwetka Y, czyli nasza piękna Beata. Y-ki mają, tutaj właśnie jeszcze mamy tą stylizację Jola. Dla sylwetki H. I mamy Y, czyli albo T. Jeżeli mamy małe piersi, a szersze ramiona, to jest tak, a jeżeli mamy duże piersi, duże. To jest Y, tak. Czyli znowu, bawimy się tutaj bardziej w której dół. Tak. Nie wyszczuplamy tego dołu, to już na początku też mówiłyśmy. Raczej tę uwagę kierujemy właśnie w tą okolicę, a tutaj niech będzie spokój. Fałeczki lub mocne naszyjniki, które tutaj... Na górę. Tak, ale przed biustem. Teraz wam pokażę, jak okropnie, bo ja sobie to sprawdziłam, będzie wyglądało założenie przeze mnie biuściastą kobitkę, proporcjonalną biuściastą, jasnego szaliczka. Zobaczcie. Zobaczcie, ile mi to tutaj dodaje. Za dużo tu się dzieje. Bo u mnie tu się nie może nic dziać. Tak. Tak. U ciebie lepiej, żeby ten pasek był tutaj puszczony, nawet ta chusta. Tak, ja sobie ją zawiązałam w pewnym momencie i było fajnie. I ta uwaga skierowana właśnie w tą okolicę, czyli ktoś na nas patrząc widzi te pełne kształty i tą klepsydrowość. Jula, musimy kończyć, bo mi już dziękuję tutaj bardzo. Reżyserka urwie głowę, ale jest prośba od widzów, tak? Żebyśmy zrobiły program, o to też dobra odpowiedź, bo na to nie wpadłyśmy, o dobieraniu pasków do sylwetek. Świetnie, mamy to, macie to załatwione. Macie to załatwione, zrobimy paski do sylwetek, czyli dodatki, które mogą zmienić nasz optyczny kształt. To będą paski, rękawiczki, prawda? I rękawiczki, bo rękawiczki też mogą dużo zrobić, czyli paski, rękawiczki, torebki. Dobrze. Jak pracować nad swoim kształtem, paskiem, rękawiczką i torebką. Robimy? Ale obiecasz chociaż 25 minut? A to idź do Zbyszka. To ja to tamtym nie rządzę, to wydawca tam to siedzi. To się będziemy targować. No dobrze. Całej niedzieli, dziewczyny. Thank you.